Siemanko, siemanko, rozpoczynamy kolejny dzień w Johannesburgu. Kolejny, w sumie ostatni, bo jutro ruszam dalej w podróż. Dzisiaj tam się trochę lepiej spało, chociaż zasnąłem o 5.30, ale później się ustałem do 7.20, bo spałem, a Polo dalej śpi. A już po 8.00. Także się przyszedłem gdzieś przejść po dzielnicy, zobaczyć, co tu się dzieje. No i co wam mogę powiedzieć, no. Tak właśnie sobie wyobrażałem RPA. Takie coś liczyłem, jak wróciłem z Afganistanu. Dostałem zupełnie coś innego. Dostałem piękny Kapsztad. A pajezek jest tutaj. Ale to dobrze, może. Wtedy przynajmniej sobie odpocząłem w tym Kapsztadzie. Bo było mi to bardzo potrzebne. Miłego dnia dla wszystkich. Oglądajcie dalej. Ja idę zamawiać kawę. Ma podęg. Właśnie idziemy z Piotrkiem poszukać mojego biletu na jutro. Idziemy gdzieś kupić bilet na busa, którym będę jutro jechał do Eswatini. I później musimy iść do fryzjera jeszcze. Rozstajemy się tutaj, wam mówiłem, każdy w swoją stronę. Także jeszcze dzisiaj chcemy pokręcić trochę tutaj, pokazać wam Johannesburg. No więcej możecie u Piotrka zobaczyć na kanale, on tu był już bardzo dużo razy. Ale ja wam też się postaram pokazać coś fajnego, żebyście zobaczyli różnicę między tym, jak było w Cape Town, w Kapsztadzie, w mieście, które mi się niesamowicie podobało, do tego, jak jest właśnie tutaj, czyli w Johannesburgu. Sztuka, no, z Art Street. Wszędzie coś, jakieś obrazy sprzedają. To jest właśnie na tej ulicy, co mamy hostel. Ogólnie Piotrek mówił, żeby dwie kolejne ulice już nie zaglądać, że tu się tylko jedną ulicą chodzi. Aj. No ale to jest chyba całkiem w porządku. How's it going? Tutaj jest całkiem spoko. Reggae klimaty są mocne. W ogóle wszyscy są ładnie ubrani, zobaczyłeś? Wszyscy są tak jakoś specyficznie i ładnie poubierani. Tylko nie my. Ładnie, co kawałek, jakiś street art. Trochę większy jeszcze. W Jewel City. Tutaj całkiem elegancko wygląda. Fajnie, fajnie, że to tak porobili, że dają dużo takiego street artu, bo to fajnego uroku dodaje wszystko. Przenieśli nas do innego pokoju. Dodałem, że jeszcze jest taka kuchnia. I sobie można gotować. Czekaj, nie zamykaj. Naprzeciwko łazienki, elegancko. Dzisiaj to mamy pokoik. Już inna klasa. Drewniane łóżka. Ładnie to w ogóle wygląda. Wczoraj to była mocna cela numer, a dzisiaj to normalny pokoik. I dodatkowo jeszcze nam powiedzieli tak, że mamy go sami dzisiaj, że nikogo nam nie dołożą, żeby było wszystko spoko. Także petarda, bo wczoraj po tym, co ten Rusek robił, przyszedł pijany do pokoju, hałasował, kopnął w drabinkę, zaczął krzyczeć, bo go noga bolała. Później kolejnego nam dołożyli. Budzik zadzwonił mu o 5.30. Później tego Ruska budzili, bo na samolot, żeby się nie spóźnił. Oczywiście nie wstał. Nie wstał i zaspał. Wrócił z powrotem z lotniska, no bo jak mógł zdążyć, jak dwie godziny później sobie pojechał. No i wypytywał, jak to dojechać właśnie do Mozambiku autobusem. Stąd do stolicy z jakieś 10 godzin. No, ale bilet przepadł. No i tyle było z naszego samotnego mieszkania w pokoju. Już kogoś przyprowadzili. Ale Piotrek już poszedł załatwić. No ja się właśnie zbieram, idę na siłownię, wiadomo. Obuwie sportowe. Nie mam innego, nie mam wyjścia. Piotrek na randce. Ten to nie odpuszcza. No a później idziemy pozwiedzać bardzo takie ważne dzielnice tutaj właśnie. Gdzie mieszka Mandala, gdzie się dużo działo. Także chcę wam to pokazać, żebyście zobaczyli też troszkę inną stronę Johannesburga.
No i tam, gdzie jadę teraz też rzeczywiście wam coś pokażę. Właśnie mieliście przejść. Chłop mocha klej z butelki. Mocno, właśnie mu wypadł. Piotrek polecał mi to miejsce, że warto tutaj przyjść zjeść. No to idę zobaczyć, co mają. Muszę na niego czekać. Wróci z randki. Dobra, nie, ten Polar wraca z tej randki, bo trzeba jechać dalej. Piękna pogoda, jeszcze trzeba korzystać z tego miasta. A sam nie bardzo wiem, gdzie tu w ogóle iść. Niestety siłowy sobie na razie musiałem odpuścić, bo on za chwilę ma być i wtedy byśmy się totalnie minęli. A bardziej zależy mi na tym, żeby zobaczyć coś, później sobie mogę poćwiczyć jeszcze wieczorem. A jak dzisiaj nie zobaczę, to już nie zobaczę, bo jutro po 7 rano muszę być na dworcu. W ogóle nie powiedziałem wam, jak to wygląda z dworcem tutaj i jak w ogóle wygląda z biletami. Powiem wam, że to nie będzie łatwa przeprawa dla mnie. Poszliśmy kupić bilety i okazało się, że akurat do Swazilandu, czyli Eswatini, biletów nie sprzedają. Do stolicy, tam kraju. Mbabe, dziwi się, że to wymawiam. Ale tych biletów nie sprzedają. Czyli ja po prostu muszę jutro samego rana jechać na dworzec, prosić, żeby ktoś na miejscu mi pomógł to ogarnąć. Muszę komuś zapłacić tam 20 randów. Chyba randów. Chyba tak. No, prosić kogoś, żeby ktoś mi zaprowadził do dobrego miejsca pod autobus, który tak naprawdę nie wiadomo, o której jedzie i czy w ogóle jedzie. Jechał kiedyś, Polo jechał takim, także kiedyś jechał. I muszę tam pojechać, ogarnąć to i dopiero będę mógł jechać dalej. Żeby dojechać do granicy i przejechać granicę i dojechać do stolicy właśnie, w Swazilandu. Powiem wam, że to będzie mocna przeprawa, bo... No, powiem tak, o, nie będzie aż tak mocno, jak mi się wydaje, no bo wiadomo, tu ludzie mówią po angielsku, także ogarnę spokojnie. No ale spoko było mieć wiedzieć, że ten autobus albo bus na pewno jadą, a nie, że po prostu pojadę na dworzec. Nie wiem, o który jedzie, nie wiem, czy w ogóle jedzie i będę czekał i próbował go dorwać. No ale co, przygoda to przygoda. Pewna część Afryki się skończyła, przygody po Afryce. Teraz zaczyna się kolejna, nowa, która będzie... Może nie tak samo dobra, będzie równie dobra jak poprzednia, ale będzie zdecydowanie inna. Bo teraz już łatwe podróżowanie samochodem się kończy, a zaczyna się przeprawa mocna. Busami, autobusami i tak dalej, i tak dalej. I tak będzie przez kolejne 3 tygodnie. Znaczy dobra, może nie 3 tygodnie, bo później będę wchodził do góry. Ale kolejne 3 tygodnie będą niesamowicie ciekawe na tym kanale, także to wam gwarantuję. Wrócił już Piotrek i jedziemy... Gdzie? Jak to się nazywa? Sueto? Sueto, tak? No, jedziemy zobaczyć na takie townshipy. Później jeszcze inna dzielnica, tam właśnie gdzie mieszka Mandala, tak? Czy to nie ta dzielnica? Mandala. Mandala? Mandala. Pomyślałem się z Mandalą. Mandela. Oczywiście chciałem powiedzieć. To? Ty to znasz? Dobra, przyjechał nasz Uber. No i dobra, dojechaliśmy na dzielnię. Po drodze mijaliśmy niezłe slumsy, naprawdę takie mocne, mocne. No i zaczynamy zwiedzanko. Piotrek zaraz coś ciekawego wam opowie o tym miejscu, do którego przyjeżdżam. Piotrek jest moim guide'em dzisiaj, po angielsku mówiąc. Także zobaczymy, jaką ma wiedzę o tym. Możecie go zweryfikować, sprawdźcie później w Google, co ma do powiedzenia i ile w tym prawdy. Nie uciekaj. Zaczepił nas jakiś chłop, tam z tyłu stoi, nam idzie w sumie. No, że może nam tutaj coś kupiłem, coś do picia, może zostać naszym przewodnikiem tutaj. Ale mówię tak, jaki to przewodnik, jak nie ma kamizelki? Każdy szanujący się przewodnik ma kamizelkę, już wam pokażę jaką. Taką właśnie jak ten pan tam, on też jest przewodnikiem i ma kamizelkę, widzicie? To widać, że przewodnik. Dlatego wydaje mi się, że Polo nie będzie dobrym przewodnikiem, bo też nie ma kamizelki. Polo, jak ty chcesz być moim przewodnikiem, jak ty nie masz kamizelki przewodnika? Każdy szanujący się przewodnik zawsze ma kamizelkę na całym świecie.
To jest znak rozpoznawczy przewodników. Nie miałam być teraz, jak chodzisz do Peru, czy do Czeczenica, to wszyscy są tak powodzeni. Wszyscy mają kamizelki. Skórzane kamizelki. No. Tak. Ja Polo, albo ogarniasz, albo nie. Albo zabijaj sobie. Albo się zabijaj, bo nie będziesz moim przewodnikiem bez kamizelki. Dobra, opowiedz coś ciekawego o tym miejscu, bo to jest no, wyjątkowe miejsce tutaj. Dokładnie. 16 czerwca roku 1976 wybuchł tutaj, można powiedzieć, protest i mnóstwo młodych chłopaków i ludzi tutaj, dzieciaków ze szkół protestowało przeciwko językowi Afrikaans obowiązkowo w szkole. Wtedy były czasy apartheidu, no i podczas protestu właśnie zginęło dużo młodych chłopców, dziewczynek właśnie ze szkół, którzy protestowali tutaj na tej części miasta, czyli Soweto. No i a jeszcze trzeba rozwinąć ten skrót, czyli słuchajcie, South Western Township. Tak jak ja to mówiłem również u siebie na vlogu, jedni mówią, że jest to dzielnica, moim zdaniem niekoniecznie, jest to zupełnie osobne miasto, które leży pod Johannesburgiem, ponieważ od 2 do 5 milionów ludzi tutaj mieszka, więc nie nazwałbym tego w żaden sposób dzielnicą. I właśnie to jest memoriał Hectora Petersona, czyli pierwszego chłopaka, który właśnie zginął podczas tych protestów. To jest taki ograbek na tym właśnie pomniku, a tam jest zdjęcie, które zostało wykonane, kiedy nieśli go na rękach i oczywiście później wam wytłumaczę nieco więcej. Możecie zobaczyć, co kawałek jest jakaś sztuka, bo dodatkowo są tabliczki informacyjne, co się działo, bo to wtedy dzieci protestowały tutaj przeciwko wprowadzeniu języka Afrikaans w szkołach. Szybko narzucenie tego języka przez kolonizatorów. Bo jakby wam się kojarzyło język Afrikaans związany właśnie z Afryką, to nie, bo to kolonizatorzy narzucali ten język. No i właśnie dzieci się buntowały, że nie chcieli tego mieć w szkołach. Właśnie tutaj było na tej tabliczce napisane z tyłu, że między 5 a 6 tysięcy młodych ludzi, dzieci zebrało się tutaj na tym proteście. Hector Peterson był najmłodszą ofiarą, to był 13-letni chłopak. Ja był drugą ofiarą tego, jak policja tu zaczęła strzelać i zabijać. W sumie w ciągu 2 dni 93 osoby zginęły. Straszne. Mandala House. Powiem wam, że nie zwiedza mi się tutaj dobrze. Naprawdę mi się nie zwiedza, bo wszyscy coś chcą od nas. Albo pieniądze, albo żeby coś kupić, albo coś. Bardzo tego nie lubię. Tak mnie to denerwuje. Ja rozumiem, że ludzie potrzebują wsparcia, ale ja bardzo nie lubię, jak podchodzi 15 osób na raz i każdy coś chce. Nelson Mandela. 95 lat żył. Pokażę wam, jak wygląda w domu w środku. Trzeba było zapłacić 15 zł za wejście. A różne pamiątki to z jego życia są. Z jego rodziny. The Wild Freedom. Historia Nelsona Mandeli jest bardzo ciekawa. Wiecie, 27 lat spędził w więzieniu, został pierwszym czarnoskórym prezydentem, walczył o równość rasową. Ale też słyszałem ostatnio w komentarzach, jak o tym mówiłem, wiele osób się dość źle wypowiadało na jego temat. Także ciężko powiedzieć. Wiecie, Mandela też otrzymał nagrodę Nobla, pokojową nagrodę Nobla. Wiecie, jak to jest? Znaczy wiecie, no wiecie albo nie wiecie. Ale zawsze się znajdą dwie strony, które jedna strona bardzo chwali, druga za to wyszukuje tych złych rzeczy. Tak to niestety zawsze wygląda. Co by nie zrobił, to i tak trzeba mu przyznać, że dokonał wielkich rzeczy. Ciekawe właśnie też to jest, że on właśnie przeprowadził tę republikę
płonęłej Afryki, z apartheidu do całkowitej demokracji. Czyli wiecie, z tego podziału rasowego do kraju, który został demokratyczny. Właśnie 11 listopada 2009 roku dostał pokojową Nagrodę Nobla przez to, jak walczył właśnie na rzecz pokoju na świecie i przeciwko tej segregacji rasowej. Właśnie jak byłem w Kapsztadzie, to wam pokazywałem też wyspę, na której było więzienie Robben's Island, jakoś tak. I tam właśnie Mandela spędził 18 lat w tym więzieniu. Później go przenieśli jeszcze gdzie indziej, znowu gdzie indziej. I tak w sumie 27 lat. W latach 1994-1998 został pierwszym czarnoskórym prezydentem. No a za co siedział w więzieniu Mandela? No właśnie za to, że walczył z apartheidem, czyli z tą segregacją rasową. No i zmarł właśnie w wieku 95 lat na powikłania zakażenia płuc. Dobra, idę, bo dużo ludzi przyszło. I tu już zaczyna się taka mocno turystyczna dzielnia. No, ale powiem wam, że no, co chwilę ktoś podchodzi. Kokut. Co chwilę ktoś podchodzi, chce coś. No tutaj troszkę mnie to już denerwuje. Powiem szczerze. Nie mam nic do tego, jak ktoś coś podejdzie, chce. Ale ten chłopak za nami to już jedzie chyba, nie wiem, z pół kilometra. Cały czas coś chce. Ja mówiłem mu, że nic nie mamy, żadnych pieniędzy. Podchodzi dzieciaki z całymi grupami. Laser. Wszyscy bardzo mili. Tacy sprzedawcy, ale inni troszkę drażniący już. Piotrek mówi, że ma tu gdzieś jakąś miejscówkę z dobrą szamką, także idziemy zobaczyć. W ogóle coś ciekawego, co powinniście wiedzieć o tej ulicy, że to na jednej ulicy jest dom, są w sumie dwa domy, dwóch noblistów pokojowej Nagrody Nobla. Tutaj jest teraz jeszcze kolejny, czyli Desmond Tutu, który też dostał taką nagrodę. Zmarł 2 lata temu. Gdzieś tu właśnie ten jego dom jest. Piotrek kiełby przeszedł. A tam podziękuję. Nie wygląda dla mnie za ładnie. A sobie później pójdę jakiegoś kuraka. Kurczaka sobie gdzieś. I to papu tu sprzedają też. Fuj, jakie to było niedobre. Bez smaku, totalnie. Papu do tego? Jeszcze raz. Papu? Ciutkę. Ciutkę. No tam lubię sobie, żeby tak... To nie. Papu to jest taka zapchaj dziura. Tak, no bo... Bez smaku i bez to, niczego. Jakby to doprawiali, to byłoby naprawdę dobre. No powinni. Ale oni mówili, jak pytałem Minora, oni mówią, że po prostu nie chcą tego doprawiać, bo jedzą takie zwykłe, ale to jest bez smaku. To jest tak, jakbyście wzięli ryż na przykład. No nie, nawet ryż ma nawet jakąś smak. Rozgotowali go, wzięli taką, tak go zgnietli w ręce, bez soli, bez niczego i zjedli. To tego samego ryżu nie zjesz, no bo nie ma smaku. Ryż to jeszcze coś, dla mnie to smakuje bardziej jak takie ciasto zrobione po prostu, ciasto bez smaku. Nie wiem, nie dla mnie, totalnie nie dla mnie. Patrzcie, jakie slamsy. Tego, że to nasz ostatni odcinek razem. Właśnie rozmawiamy teraz z Piotrkiem o tym, że naprawdę były... Co? Nieważne, nieważne. O tym, że były naprawdę praktycznie same pozytywne komentarze, że ludziom się bardzo podobała nasza podróż. I to jest fajne. Naprawdę to jest fajne, że ludzie doceniają to, jaką fajną robotę zrobiliśmy. Zresztą ja chciałem podziękować, widzom się też podobało. Za bardzo fajny odbiór. To też w sumie nie był nasz pierwszy raz na kanale, no bo tych krajów było chyba z 10 filmów, na których ja byłem, Piotrka, to pewnie było ze 100 jak nic. No, na pewno. Ale fajne, no. Ale też sami wiem o tym, że były tak mocne kierunki, tak ładne widoki, że to musiało się podobać, szczerze mówiąc. Bo ja nawet sam jak oglądałem te odcinki, to mi się podobało i... Było czego się przyczepić. I myślę, że no, to była naprawdę bardzo fajna seria. Bardzo, bardzo, bardzo. Widzimy się, słuchajcie, w Tajlandii pod koniec roku. No, dokładnie tak. No po świętach się widzimy, dokładnie, tak? 28
Nie, ja wrócę dopiero 30 na Phuket. Widzimy się dopiero 30. Pewnie w Sylwestra się spotkamy, 31 dopiero. Bo ja jak wrócę, to pewnie też trzeba odpocząć i na drugi dzień Sylwester, także będzie wesoło. A wam przypomnę jeszcze tego, jak się ktoś z was wybiera na Phuket, to pamiętajcie, że jeśli będzie w okresie świątecznym, Sylwestra lub coś takiego, pasterkę robimy w Candy Shop, także będzie imprezka, fajna polska integracja. Przed Sylwestrem, nie wiem, może raczej po Sylwestrze coś będzie, czas pokaże. Ale pewnie tak, no bo to będzie taki okres, że będzie bardzo dużo ludzi, to na pewno będziemy robić jakieś spotkania Polaków. Candy's Bar, Rewai. Wracamy już do nas na dzielnię. No to może jesteśmy blisko, tak? No. Myślę, że dalej mamy już niedaleko. Chcieliśmy sobie zjeść kurczaczka. You have to give me good one. I to jest ten pap. Patrz jak to robią. Ja tego nie lubię. Nie smakowało mi to. Dałem panu moje piwko, bo dostałem za darmo w sumie z Heinekena. Aż jak nie chcę, to teraz powiedział, że mi dobrego kurczaczka przygotuje za to. A jest naprawdę dobry, powiem wam, że jest tak dobry sos. Smakuje jak mój ulubiony Nandos. A tutaj dookoła zaczyna wszystko grać, my jesteśmy na takiej ulicy, gdzie są imprezki. A że dzisiaj jest czwartek, a czwartek to już mały piątek. To już zaczyna się coś dziać, wszędzie leci muzyka i już ludzie chodzą i sobie piją. A ja nie piję, w podróży. No, nie ma co. Podchodzę zawodowo do tego, co robię. No i tak, dzielnica żyje. Zabawowo. Im później, tym coraz więcej ludzi. Muzyczka leci. Piotrek tylko z boku na bok spogląda. Zakwasy na szyi po Afryce będzie miał na pewno. Żelazny kark będzie. Powiem wam tak, wczoraj pierwsze wrażenie. No, nie było za ciekawe, nie ma co gadać. Ale to też pogoda i tak dalej, wszystko zrobiło klimat. Dzisiaj już jest lepiej, na pewno myślę, że z dnia na dzień by było coraz lepiej. Ale jednak zdecydowanie jest kosmiczna różnica między Johannesburgiem a Kapsztadem. Kosmos po prostu. Nie ma czasu do Kapsztadu. No nie, no. Kapsztad bardzo, bardzo mi się podoba. Johannesburg jest taki, że spoko zobaczyć, ale dupy nie urywa raczej. Dawaj, Józek, dawaj, porapuj. O 7 jest karaoke i Piotrek będzie na... Nic nie rozumieją, ale jest dobrze. No i ostatni wieczór wspólny. Gacza, wejdź, bo to w gaciach siedzę. No i co z tego, nic tam nie widać. A zresztą to taki wabik dla dziewczyn, co nie? No. Prawie trzeba popracować dzisiaj, żeby nie było spokojnie, ale powiem wam tak. Nie wiem, czego on się wstydzi. Powiem wam tak, że tutaj jest głośno, naprawdę. W tym pokoju jest dużo głośniej, niż jak byliśmy na dole, gdzie miało być niby głośno. Bo tutaj słuchajcie, trzeba z ulicy bardzo. A na ulicy dzisiaj jest imprezka mocna. Będzie głośno dzisiaj. No. Jeszcze ja tu nie spałem, bo to jest żeński normalnie pokój. Dlatego taki ładny. Ale go tak, ale go otworzyli, bo tam myśmy w celi byliśmy. Tam była cela numer normalnie. Budka telefoniczna była przed wejściem normalnie, łóżka metalowe, no. Ciemno, wszędzie mur tylko, no to no, po prostu cela numer. Ale tu mamy wiatrak przynajmniej. Tu jest głośno. Tam nie było wiatraka. Tu jest wypas, ten pokój... Co oni tam? Aha, bo karaoke się zaczyna. Dobra, załatwię swoją sprawę, pójdę na dół wam pokazać karaoke w hotelu. Polo już śpiewał, ale to nie wszystko. Właśnie robię szybki przegląd swojego kanału na YouTube, Podróż Wojownika. Zostawcie subskrypcję, jeśli nie subskrybujecie jeszcze. To jest ostatni wspólny dzień, no i co? Rano ruszam. Cała impreza, a co? Ulica. Imprezuje. Wiecie co wam powiem? Wiem, że może parę osób być zaskoczonych. Ale ja w podróży na przykład w ogóle nie mam ochoty imprezować. I za nic. Ja tak podchodzę poważnie do tego, co robię, do nagrywania tych vlogów i tak dalej,
że jak ja miał iść się schlać na drugi dzień, no tak. Dobra, nie wiem, że nigdy się to nie zdarzyło, bo się zdarzało wiele razy. Ale ostatnimi czasy, w ogóle nie mam tego w głowie. Ja po prostu tak mi zależy na rozwoju tego kanału, żeby wszystko było dobrze, żeby wam się super to oglądało, że po prostu nie chcę imprezować. Wiadomo, jak wrócę do Tajlandii, to sobie odbiję to wszystko oczywiście. Chociaż też nie będzie wielu okazji, bo będę przygotowywał się do walki kolejnej. A muszę się naprawdę bardzo dobrze przygotować. No bo nie ma co, no przegrało się walkę, teraz się odbić, trzeba wygrać walkę. Ale też mi się wydaje, że trochę chyba już spoważniałem i dorosłem. Że teraz już takie odzenie i nagrywanie i picie wszędzie to... To już nie taki mój styl, zdecydowanie. No, nie mówię, że nie lubię, bo lubię, ale nie w podróży. Karaoke w hostelu. No i ostatnie nasze wspólne śniadanko z Polem. A sorry, teraz ja na telefonie zawieszony. Ludzie nie zadymiali dzisiaj, także spoko, fajnie się wyspaliśmy. Chociaż było dużo osób w pokoju. No, no i co, można powiedzieć, że oficjalnie właśnie kończymy naszą wspólną podróż. Widzimy się za 3 tygodnie w Tajlandii, także już niedługo. A, nawet nie za 3 tygodnie, przecież już pierwszy, 19. Aha, my się będziemy dożyć za 4. Tak, my się widzimy za 4. Widzimy się na Sylwestra na dobrą sprawę i... Tak jest. Dobrze było. Dzięki. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Zostawcie suba. Od jutra zaczynamy kolejny kraj. Kolejne przygody. Także wbijajcie na kanał. Pozdrawiam. I sit and wonder about the times that it made sense. But nowadays, I don't worry about what's past tense. My younger days, I used to hang around with mad friends. If we just fell out, I don't really know what happened. A lot of people come around and keep you stagnant. Distraction, so yeah, don't show them no compassion. We was really out here grinding, really rapping. Stacking them Franklins, them Grants, and them Jacksons. Imagine if we would've never chased our passion. We probably would've never knew what happened. They was all just talk, we showed action. Once they leave, don't you let them back in.